new patch into the system. Working on it. My Arabic's a little rusty. Dzień dobry. Looks like they're over here. I've tapped into their security feed. Makarov's in the atrium on the top floor. This is it. Makarov doesn't leave here alive. Get ready. Pieczeniek nie ma z tej strony suwadła, ale mniej. Dzień dobry! No i moi drodzy państwo, dawno już, poza Black Opsami oczywiście, chyba praktycznie nigdy do MW3 po raz pierwszy przełamuję tą zasadę. Yuri też się nie jebie w tańcu, że główna postać, którą sterujemy, gracz, w tym wypadku Price, mówi! Co jest dosyć odświeżające. Nie pomoże mu. Price jak zwykle pewny siebie. Changing. Mamy duży zapas pocisków. Przed nami hotel Oasis, w którym najprawdopodobniej znajduje się Makarov. Nasz ostateczny cel. Dzień dobry. Yuri się chyba nie ma zamiaru zatrzymywać. Okej. Tak, znowu kanonada RPG-ów, żaden nie trafi. I zobaczymy, czy zadziała to, o czym mówiłem tak w ogóle. Ale to za chwilkę. Jo, co to za ścina brzydka była. No. Tutaj proszę, uspokajamy się. I wbijamy. Nawet nie przeładujmy, tylko zmieńmy już broń. Dobra, teraz się nie udało. Zobaczmy. Nie, no tak może chyba tego nie zrobił. Tam teraz tutaj wyjdą. Przeładujemy przy okazji na spokojnie, tak jak wcześniej. No i znowu! Dobra, wracamy za chwilę. Moi drodzy państwo, przed chwilą mi się udało zastrzelić nawet dwóch. Tylko to wymaga, że tak powiem... Nie wiem w sumie czego, ale da się w tej grze. Sorry, że wam nie pokazałem, bo może jeszcze się uda. No, mówiłem, da się. Jak tak zrobisz, to nieordynarne, nie? To da się. Priorytety się zmieniają, tak? I teraz trzeba uważać, teraz znowu nie można ordynarnie. Idę. Nie jest tak łatwo udźwignąć taki ciężar. Przypominam. What kind of opposition is waiting for us? 40 plus foot mobiles, SMGs and assault rifles. Damy radę. Enemy chopper closing on your position. One is heading for the roof. Probably going to be off. Shoot it!
A! Ty no przypał. A dziękuję! Jebu! Yuri! Zdejmuj to, bo spłoniesz. Oj tak, i to fast. Aaron Norris. Fajny dźwięk. Spokojnie. To się może przydać. Dobrze go ugotował. Tak, granatnik to tutaj robi naprawdę clue programu. Okej. Okay. Trzeba uważać. Mimo wszystko, bo nie chcę. Da się nie zabijać cywili właśnie w tej misji, tylko że no właśnie trzeba uważać, kiedy, jakiego i tak dalej. Wiecie, taka ciekawostka dla pojebów, nie? Oh shit. Fok. Że się odbije, dobrze się odbije. Jeszcze jeden, przynajmniej. Jeszcze, Boże drogi. Dużo ty jeszcze zamierzasz żyć? Dużo zamierzasz żyć? Czy tak średnio, mordo? Ty dużo żyjesz? Dobra, nie ma czasu. Chyba znowu zabiłem cię, nie jestem pewny. Yuri? Flanka, ładnie. Podejdźmy. Trzeba uważać. A no, nawet blisko. Oh! No, świetnie. Kapitanie, proszę się trzymać. No tu miał pecha. Dobra, biegniemy, moi drodzy państwo. Wszystko albo nic. Ok. Emocje. Nie kapuła jak Chuck Norris, słyszeliście ten dźwięk? Stare, dobre quick time eventy dawno nie było. Będę do siebie dociskał, żeby jak naj... No wiecie. Ale to chyba bez znaczenia. No myślałem, że wiecie, prawy, lewy, ale nie, tu jest tak, że tylko jednym. Aha, no bo w sumie tylko jedną ręką się przyciągamy, też taka prawda.
naciskam. Dzień dobry. Teraz ci obiję srogo, Rey Makarow. Po czym obwiążę ci szyję. MP. Następnie cię powiesz. F. No i usatysfakcjonowany tym widokiem w chuj, kapitan Price może zrobić tylko jedną rzecz. Cel osiągnięty, tak. Przy okazji. Dokładnie. Pora na cygarsko zwycięstwa. Tak, moi drodzy państwo, dochodzimy do końca trylogii gamingowej wszechczasów. Koniec MW3, koniec też na blisko 10 lat, koniec dobrych, naprawdę dobrych gier Call of Duty. Znaczy, mówi się oczywiście, że Black Ops 2 jest ostatnim takim bastionem i później długo, długo nic takiego dobrego, naprawdę dobrego, tylko takie popłuczyny pokroju WW2 albo Black Opsa 3 albo niesławnego tudzież Infinity Warfare. Tak, ale Black Opsy Black Opsami, moi drodzy państwo, jest to ostatnie dobre Call of Duty teraz na bardzo długi czas. Mówię w takiej perspektywie, jakbyśmy teraz grali, jakby był 2011 rok, nie? Ale byśmy wiedzieli, co się stanie. No bo proszę zauważyć, tak? Teraz następne, najbliższe Call of Duty, przy którym się postarali, MW 2019 tak naprawdę. Już MW3 wykorzystuje silnik Quake'a 4 bodajże, albo Quake'a 3 może, tak, Quake'a 3. I oni na nim jechali w zasadzie aż do Advanced Warfare, chyba przy Advanced Warfare dopiero zmienili. Bo tak, Call of Duty Ghosts to był ten sam, bo pamiętamy, nie? Czy tak naprawdę w Advanced też był taki sam, jakby się zastanowić. W ogóle tak naprawdę różnicę silnika widać dopiero w 2019, nie? Tak czy inaczej, moi drodzy państwo, nie powiem, u mnie zawsze jest tak, oczywiście MW2 na pierwszym miejscu, 11 na 10 MW2, przepraszam bardzo. Wsłuchajcie się w tą symfonię w tle. Też bardzo lubię ten utwór zwycięstwa. Chyba mój ulubiony z MW3 właśnie. Więc moi drodzy, no vendetta wszechczasów zakończona. Kapitan Price zabija Makarowa. Mści się tym samym na wszystkich. Tak naprawdę też po części. Nie tylko na Soapie i Jurim, tak? Ale też na wszystkich chłopakach z SAS, z One for One. Po części też na w ten sposób bierze vendetę za Roacha, za Ghosta, no nie? No więc słuchajcie. U mnie jest tak, że MW2 na pierwszym miejscu, natomiast MW1 i MW3 są z... Kurwa, przepraszam na chwilę. Już tutaj, prawda, powracamy, nie wygłupiamy się. Przepraszam, moi drodzy państwo, zasypują mnie telefonami. Tak, ten soundtrack, który leci w tle, jest naprawdę dobry, jest naprawdę pompatyczny. Aż sobie go odsłucham dzisiaj jeszcze wieczorem na YouTube. No, więc moi drodzy państwo, MW1, MW3 dla mnie gry 9 na 10. Oba. Jakoś tak mam. A MW2, mój ulubiony oczywiście, tutaj kandydat trylogii. Więc... niektóre, wiecie, mniej broni, mniej ciekawych broni uważam.
parę rzeczy mogliby poprawić w tym MW3. Bronie dalej brzmią jak airsoft, no nie? I no, oprawa dźwiękowa nie jest jakaś wybitna. Najlepsza jest właśnie w tej ostatniej misji, gdzie zabijamy Makarowa, mam takie wrażenie. I tutaj czas dokładnie, pora na pamiątkowe zdjęcie. Przejść do operacji specjalnej, to tak bezpośrednio. Trochę. No klikłem. Czy nie? A, dobra, spacją. No tak, no i jak widzicie tutaj już poziom 50 mam, więc no, czyli najwyższy w tych operacjach. Moi drodzy, oczywiście operacje specjalne też zrobimy, ja już to powiedziałem, MW2, MW3. I tak, przede wszystkim chciałem podziękować w tej, przy tej serii z MW1, MW2, MW3 chciałem podziękować panowi Hubertowi oraz panowi Kebab Edition za bardzo... bym powiedział, no takie punktualne stawianie się, oglądanie moich odcinków, pisanie komentarzy, bardzo, bardzo mi przyjemnie, jest bardzo mi miło, dziękuję. No i tak, no i moi drodzy Państwo, zakończyliśmy, to żałuję troszeczkę, że to już, no nie, wy pewnie też, nie, że no... Niestety takie gry jak trylogia Modern Warfare nie zdarzają się zbyt często, nie zdarzają się. No nic, no. Moi drodzy Państwo, już wkrótce operacje specjalne MW2, MW3, oczywiście nagrane w kooperacji z moim wiernym druhem Andrzejem Z. Myślę, że tak jak zrobiliśmy to blisko 10 lat temu, tak, no dobra, przesadziłem, blisko 6-7 lat temu, tak, również teraz będzie to stanowiło taką samą, być może nawet większą uciechę, bo mi się nigdy te misje nie nudzą. Więc grywalność w zasadzie tych gier, zwłaszcza MW2 i MW3, jest dla mnie niewyczerpywalna, wręcz można powiedzieć. Nic to, moi drodzy Państwo, dziękuję jeszcze raz przeserdecznie, że byliście ze mną podczas tej trylogii wszechczasów gamingowej. Widzimy się w następnych seriach, nie kończymy tematu jeszcze z Call of Duty. Trzymajcie się, Master Su 15 do Was mówił, pozdrawiam Was wszystkich, yo!